Witam dzisiaj głęboszowanie tutaj, bo tutaj przyce nie idzie, zaorę, twardzizna, a jak były zaorane, to tak cieniutko, że masakra. I tam na działce też, działkę całą, bo to ubite od tirów, co przywoziły towar i wszystko, i także tam też wszystko jest. No i cała woda z działki spływała tutaj środkiem pola i tam jest normalnie bagno. Do gliny się ciągnie, kopie, zupa jest. No i musiałem działkę przegłęboszować, bo jak padało, to będzie na działce zostawała woda, a nie spływała wszystko w pole. Widać, jakie skały się kują, jest twardzizna normalnie. I tu było orane, ale jest normalne skały. Także no, samiec, no trochę za duży ten głęboszy tego samca. Ale daje radę, jest na 50 ustawiony. No to w glinie. Jest glińsko. W glinie, no, by tak dychę podnieść, to on by se szedł elegancko. Ale w glinie już ryje, także przy nie są tereny gliniaste. Tak 25-30 jest ziemi, a reszta jest glina i tak. Jakby to 10 cm unieść go, ale tu nie chcę chłopakom kręcić. Na tych śrubach mi tu mają poustawiane pod duże ciuniki, pod 160 koni. No tu jest tylko 90, no ale trochę na podnośniku i tam gdzie lżej, to lżej już ma, to idzie. Sipę założyłem, bo jak jest wbity mocno, to podnosi przód normalnie. Także dwójeczka, dwójka na półbiegu, a głębokość na maksa. Tu jest trochę mokrawo. Zakopał się, ale mokrawo jest, no i tak jest ustawiony, no ale tu też siadło kółko konkretnie, to już jest co najmniej 60-70 głęboko. Ja uniosę zaraz tego na podnośniku i będę jechał normalnie. Tu też jest narożnik mokry. No, tu jest po prostu mokro. No, jest klej, o. Zupa jest, także tego tak, ale nie jest aż tak ciężko, nie ma. Tę sipę muszę unieść i tam mam po ulcerce, co 4 lata nic nie było robione, to jest ubite masakrycznie, to muszę to wszystko przegłęboszować, bo nie pójdzie zaorać po prostu. Niesiemy se na 4 4,5, dwójka, przyspieszacz. Trójka. Trójeczce. Oj, tyle. To idzie elegancko. Mamy go trochę głębiej. Ramienie. Jeszcze głębiej. No, daje się radę spokojnie także.
mokro. No, trochę uniesiemy. O, już się mieli. Tam jest, no, mokro. Dobra, dwójkę zrobimy, nie aż nie na trójce. Idę. Jeszcze tutaj muszę tęczy zrobić, tu jest ta lucerka, takie wąskie, pół hektara. I tam gdzie jest kukurydza, po kukurydzy też przyjdę porobić, bo są poubijane tam za lucerką ziemniaczki też były, pół hektara. Też wszystko przyjdę porobić, także... Jest jeszcze godzinka dobra, żeby pojeździć, ale zobaczymy. To tyle na dzisiaj. Na razie. Muszę to zrobić. Trzymajcie się.